Witam Was serdecznie na podsumowanie roku na kanale Granie po 30. Cóż, no, chciałbym podsumować ten poprzedni rok, który, cóż, to, no, powiedzmy, nie był taki zły, ale nie był też taki, jak sobie na początku zaplanowałem. Ponieważ główną atrakcją na kanale była rozgrywka w Ostatniego Rycerza w świecie Tainted Grail. Jeśli pozwolicie, to będę sobie tutaj przyglądał ten almanach, żeby zająć czymś wasze oczy, gdy ja będę zajmował wasze uszy mówiąc. Czyli tak, już mamy 44 odcinki nagrane w tym momencie, właśnie jak nagrywam ten materiał. Spokojnie przedźwigniemy 50 i powiem wam, że no, z perspektywy czasu był to szalony pomysł. Nadal jest to szalony pomysł, ale cieszę, że udało mi się to spróbować i że uda mi się skończyć. Ponieważ jak wiecie, jesteśmy już na rozdziale 11, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 11. Czyli już zostałby nam rozdział 12, 13, 14 i 15. Podejrzewam, że kilka rozdziałów pójdzie tam dosyć szybko, bo tak to bywa. I z jeden rozdział albo dwa będą dosyć długie. Więc no cóż, zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście po materiale z Ostatniego Rycerza mamy jeszcze Wiek Legend, Age of Legends do nagrania. I zastanawiam się nad formatem tego. I podejrzewam, że będzie to bardziej w formacie relacji. Czyli ja sobie pogram tą godzinę czy dwie, ile będę miał czasu, i nagram wam tylko kilkunastominutową relację, w której, no cóż, powiem, co się działo. Pokażę może kilka potworów, lokacje, jakie odkryliśmy, i skrócę całą historię. Oczywiście nie oznacza to, że nie będzie całych odcinków nagranych, ale one będą bardziej rzadkością i wcisnę jest gdzieś pomiędzy, gdzie będę uważał, że będą jakieś ważne momenty, czy na przykład koniec rozdziału, czy też początek jakiegoś rozdziału. I myślę właśnie o takiej formie, ponieważ podejrzewam, że kolejne nagrywanie przez prawie cały rok 60 odcinków z rozgrywki Wieku Legend no może być no nie najciekawsze tak naprawdę. To tak naprawdę to było wszystko, jeśli chodzi o Tainted Grail. Jeszcze coś chciałbym wam tutaj pokazać, kilka ciekawych obrazków. Ten almanach był rozdawany razem z podstawową wersją gry. Są tutaj opisy lokacji, jeśli nie założyliście. Są też opisy stworów, jest kilka ciekawych rysunków. Jak na przykład te, czyli Dzieci Dziwności. Nie chcielibyśmy ich spotkać, chociaż już spotkaliśmy straszniejsze potwory. Co jeszcze tutaj z ciekawostek? Na pewno Selkie jest ciekawa. Sama koncept postaci jest dosyć ciekawy. Wiem, że to z podsumowaniem roku miał być, ale już wam pokażę. Jak wiecie, to jest potwór z językiem kobiety, syreny na końcu. Jest pokazane właśnie, jak zwodzi nieszczęśników do siebie, po prostu ich połykając. No dobrze, moi drodzy. To było w sprawie Tainted Grail, a teraz przejdziemy do drugiej sprawy, którą chciałbym mówić. A będzie to, moi drodzy, Dark Ages. Dark Ages, z którego miałem już oczywiście nagrać zasady, moduły, rozgrywkę, ale wyszło jak wyszło. No niestety, miałem tylko unboxing w zeszłym roku, ale w tym roku tak, plan jest jak najszybciej nagrać, no, chciałem powiedzieć pokrótce, ale nie ma czegoś takiego pokrótce, kiedy, jak widzicie, instrukcja ma, no, już nie kilkanaście, tylko kilkadziesiąt stron, omówić właśnie zasady dla was, później omówić moduły, ponieważ są dodatkowe moduły, które urozmaicają tę grę, a następnie nagrać wam rozgrywkę, oczywiście solo. Już zagrałem
dwie osoby, trzy rozgrywki. Muszę powiedzieć, że gra jest dosyć ciekawa. Ma swoje oczywiście wady, jak każda gra. Ale jeśli nie będzie ktoś, kto będzie chciał robić tak zwanego power gamingu czy optymalizacji strasznej, to sprawi to dużo przyjemności. To tyle, jeśli chodzi o Dark Ages, The Holy Roman Empire. A następną sprawą będzie ten oto tajemniczy projekt, który oczywiście miał się okazać w zeszłym roku, ale ukaże się oby w tym roku. Lipiec, sierpień jest zaplanowane, więc pojawi się zapewne w listopadzie albo grudniu. Pani się domyślicie, ale nie zdradzę wam, co to będzie za gra. Będzie to gra w klimacie kosmicznym, czy to science fiction. Również gra z kampanią, ale kampanie mają być, ma być więcej kampanii, ale mają być krótsze, czyli będzie łatwiejsze nagrywanie całych kampanii. Taką mam nadzieję. No jeśli nie, to po prostu znajdę kilka krótszych kampanii, które dla was nagram. To tyle, jeśli chodzi właśnie o niespodziankę na następny rok. Jest jeszcze kilka innych gier, które oczywiście pokazywałem, a które jeszcze nie zagrałem niestety. No cóż, z braku czasu, jak wszyscy wiemy, czas jest, cóż, czas to pieniądz, jak to mówią. Cieszę się, że jesteście ze mną w takiej liczbie, w jakiej jesteście, ponieważ zakładając ten kanał nie miałem wielkich oczekiwań. Nadal oczekiwania są, cóż, nie są wygórowane, tylko cieszę się, że są ludzie, którzy to oglądają, którzy chcą oglądać. Mam nadzieję, że zainteresuje to was na przyszły rok, że zostaniecie i że cóż, ja będę grał, a wy będziecie się cieszyć tą grą, czy też po prostu sami sprawdzać, czy chcecie zakupić daną grę na przyszłość. No to tyle, moi drodzy. Szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia na następnych rozgrywkach. Hej!